Jako koło gospodyń Słupna, kobiety Słupna, chciałabym podsumować taki nasz mały projekt, który był realizowany w ostatnich miesiącach. Mogliśmy zakupić projektor i ekran, który już niejednokrotnie był wykorzystywany przy różnego rodzaju imprezach towarzyskich, tak bym to ujęła, bardziej poważnych, mniej poważnych, ale jednak miał już zastosowanie. Dzieciaki poznawały gry i zabawy PRL-u, słuchajcie. A więc robiliśmy kogiel, mogiel, jedliśmy palcami orężatkę w proszku, robiliśmy smarowanie chleba cukrem, śmietaną i polewaliśmy wodą, więc takie to były zabawy. A potem spotkaliśmy się jeszcze raz, kiedy to dorośli bawili się w podobne rzeczy. Natomiast główną taką, powiedziałabym, zabawą było rozpoznawanie utworów muzycznych z okresu PRL-u. Muszę Państwu powiedzieć, że wszyscy doskonale je znali. I filmów, tak, i zabawa była bardzo fajna. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z okazji takiej, iż niedawno obchodziliśmy święto dotyczące niepodległości. To była 101. rocznica. I nasz pomysł był taki, abyśmy sobie dzisiaj pośpiewali wspólnie, zintegrowali się, bo patrząc po twarzach, ja część oczywiście z Państwa znam, ale nie wszystkich. Tym bardziej miło jest mi Państwa poznać. Będziemy śpiewać piosenki, a myślę, że najfajniejszą rzeczą dla dzieciaków będzie dekorowanie 101 babeczek. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, pukają, wołają, pukają, wołają. O Jezu, a cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy. Otwieraj, nie bój się. Świadacy otwieraj, nie bój się, świadacy. No śmiało, uwagi! Śpiewajcie, śpiewajcie! Przyszliśmy to boić nasze konie, za nami piechoty, całe konie, za nami piechoty.